Witam wszystkich serdecznie. Będę opowiadał ciekawe lub mniej ciekawe rzeczy. Mam taki pomysł, a co mi tam. Ale zacznę od 4 czerwca, daty przełomowej. Pamiętam tę datę, wiązałem z nią dużą nadzieję. Pozostał wczoraj taki marsz, właśnie specjalnie dobrana data. I tu jest napisane marsz, który miał być protestem przeciw obecnym rządom. Wzięli w nim udział liderzy głównych ugrupowań opozycyjnych. W marszu wzięło 500 tysięcy osób, media podawały od 100 do 300 tysięcy, policja 100-150, nie wiem, dużo tego było. Uważam, że prawdę powiedział tylko Donald Tusk, powiedział, że blisko 500 tysięcy. O ciekawe, on to wiedział od razu, że będzie 500 tysięcy. Słowo blisko zależy od interpretacji. I tu Bartłomiej Sienkiewicz mówi o takim poetyckim, no nawet nie poetyckim, a takim pisarskim nazwisku pięknym. To był przełom. Największa demonstracja w historii demokratycznej Polski. Skomentował marsz w czymś tam Bartłomiej Sienkiewicz. To znaczy, że inne marsze, jak były liczniejsze, to nie były, no nie, a to były niedemokratyczne. Jest to moment, który zmienia politycznie wszystko. Nie da się polemizować z obrazkiem, na którym jest 500 000 ludzi. Nie bardzo rozumiem, ale to tam ma prawo, bo ja głupi jestem, nie rozumiem. Nie można powiedzieć, że są to rosyjscy agenci, że są to ludzie, którzy obalali Olszewskiego. Nie da się powiedzieć, że znaleźli się tam przypadkowo. Nie da się kłamać na temat tego wydarzenia. W tym sensie jest to absolutny przełom. Zostawmy tego Olszewskiego. Idziemy dalej. Według niego każdy z uczestników tego marszu ma poczucie, że wziął udział w czymś nadzwyczajnym. Marsz ruszył w Polskę. On nie został rozwiązany wczoraj. On się dopiero zaczyna. Ja tylko powiem, zostawię to te komentarze, bo przecież komentować każdy może, to jest jego sprawa. Natomiast smutne było, że pan Tusk nie poczekał na tych, którzy podobno ruszali z placu na rozdrożu. No to oni nie mogli słyszeć jego przemówienia, nie mogli poklaskać prezydentowi Lechowi Wałęsie. A teraz wróćmy do tego, co oni świętują. To była 4 czerwca 1989 roku. Mówi się, że to była przełomowa data, bo wtedy przeprowadzono tak zwane wybory, ale nawet Wikipedia mówi, że to nie są wybory, tylko Wikipedia to nazywa częściowo wolne. Wybory częściowo wolne. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Częściowo wolne to znaczy, że na senatorów można było głosować w miarę dowolnie. Natomiast do Sejmu zostały podzielone, że strona, która do tej pory oficjalnie nie rządziła, mogła uzyskać 35% mandatów, a strona, która do tej pory rządziła, 65%. Tam powstał konflikt. Powstał konflikt, na przykład o to kandydował Łapicki, wybitny komentator polskiej kroniki filmowej, ale zostawmy to. I dowcip polega na czymś innym. Dowcip polega na tym, że te wybory no nie były wolne. One były ustalone. Ustalone, kto ma awansować. W efekcie zostało wybranych 173 posłów z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którą kierował wtedy Wojciech Jaruzelski. 161 z Komitetu Obywatelskiego Solidarność, który weszli ci, którzy mieli zdjęcie z Lechem Wałęsą. Inni działacze Solidarności, którzy kandydowali solo, nie weszli, ja to pamiętam. Sam głosowałem. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Roman Malinowski, 76. Stronnictwo Demokratyczne, Jerzy Jóźwiak, 27. Stowarzyszenie PAK, Zenon Komender, to tacy wyznaczeni katolicy. Unia Chrześcijańsko-Społeczna Kazimierz Morawscy, tacy sami, 10-8 odpowiednio. I Polski Związek Katolicko-Społeczny, też wyznaczony przez takich rząd 5, czyli powiedzmy
Czyli w ten sposób na 460 Komitet Wojewódzki Solidarność miał 161. To jest 35%. W wyborach do Senatu uzyskano 99 mandatów na 100. W województwie koszalińskim mandat wywalczył Henryk Sokłosa, został senatorem. Tam go potem kolega Kuroń ostro atakował, kiedyś nie pamiętam, chyba w Senacie na niego krzyczał, bo to on miał taki donośny głos. No więc, a jak został senatorem, robił igrzyska. On robił igrzyska. Na stadionie robił festyny i wygrał. Wygrał z przedstawicielem, który na zdjęciu kandydował z Lechem Wałęsą. Było jeszcze jedno nieporozumienie, tam niedokładnie ustalono ordynację wyborczą, powiedziano, że z listy krajowej trzeba było uzyskać ponad 50% i zmieniono. Zmieniono ordynację wyborczą między pierwszą a drugą turą, to jest coś pięknego. Zmieniono zasady wyborów w trakcie wyborów między pierwszą a drugą turą. Strona, która rządziła, z tą nową stroną uzgodnili, że jednak, że nie będzie. I nie będzie. No i tak było. I co z tego wynikło? No z tego wynikło jeszcze, że po prostu ci, którzy mieli dostać ze strony rządzącej, no dostali te głosy. A natomiast również precyzyjnie byli wybrani to ci, którzy dostali zdjęcie z panem prezydentem Lechem Wałęsą. Ci, którzy nie mieli zdjęcia, nie mieli szans wyboru, więc nawet te 35% było w pewnym sensie ustalone. I potem co się zdarzyło? Potem się zdarzyło, że pan redaktor Adam Michnik wygłosił dwie propozycje. Pierwsza propozycja, że teraz to już nie będzie lewicy i prawicy, ale ona jakoś nie przeszła. I druga propozycja, wasz prezydent, nasz premier. Wasz prezydent, nasz premier. Wasz prezydent, nasz premier. No i ci, ta strona, która rządziła, która miała 65% głosów, zgodziła się. Zgodziła się i została utworzona koalicja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Można powiedzieć, że z dziwnym trafem w opozycji było tylko 23 posłów z PAKS-u, Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, czyli można powiedzieć, był to rząd jedności narodowej. Rząd jedności narodowej. No i został wybrany. Nomen omen. I mówiło się, że to był pierwszy niekomunistyczny rząd. Takie to głosiły teorie, że to był pierwszy niekomunistyczny rząd. Nomen omen, ze strony nie tej, która kiedyś rządziła, weszli przedstawiciele to w zasadzie jednej opcji, której spadkobiercami jest właśnie Koalicja Obywatelska. Tam Unia Demokratyczna, Partia Konserwatywna, co tam wszystko tam, Zjednoczenie, nie jest Zjednoczenie, Unia Pracy, Solidarność Pracy i takie tam inne. I oni wszyscy byli nomen omen z jednej pracy, znaczy z jednej komórki, z jednej frakcji, że tak się wyrażę. Wiceministrem Obrony Narodowej był Florian Siwicki z PZPR-u. Marcin Święcicki, również z PZPR-u, został ministrem współpracy gospodarczej za granicą. To ten, który, no to osobna historia, nie będę, potem był prezydentem Warszawy. Kto jeszcze był? No był pan Będkowski, też osobna historia, Aleksander Hall, Maria Cywińska, Michałowska, podobno Solidarności, była ministrem kultury. Tam też były jakieś takie ciekawostki. Te ciekawostki z Wikipedii będę podawał. Aleksander Będkowski, to mówił Jacek Ambroziak, no Czesław Kiszczak był. Także to wszystko było... A, no i przedstawicielem Solidarności został kolega Leszek Balcerowicz, który zanim został, to też był w komórce podstawowej organizacji na SGPiS-ie, taka była uczelnia. No i tam jeszcze wyszli i tu nie będę rozwijał. W każdym bądź razie to była ciekawostka. Natomiast gorzej wyszło z prezydentem. Na prezydenta głosowały połączone izby i o ile było 560 na prezydenta, a Komitet Obywatelski miał
161 i 99, czyli 260 na 260 na 560. To nie miał połowy, ale były problemy, bo tam ktoś nie bardzo chciał. Mieszkałem wtedy z jednym z posłów komisji, Komitetu Walckiego Solidarność, w Jędrzejowie mieszkałem w czasie turnieju szachowego i tam wyjechał głosować na prezydenta, wyjechał do Warszawy głosować na prezydenta, wrócił i powiedział, opowiadał tak. Wyszedł Geremek i kazał nam głosować na Wojciecha Jaruzelskiego. Ja spojrzałem w oczy mu i spytałem go, a pan jak głosował? Nie odpowiedział mi na to pytanie, spuścił wzrok. Wojciech Jaruzelski został prezydentem i jednym głosem. Ale jak tak spojrzymy na Wojciecha Jaruzelskiego, to on był w moim prywatnym odczuciu najlepszym prezydentem. Pełnił obowiązki prezydenckie, pełnił obowiązki głowy państwa, nie wtrącał się do polityki. Jego następcy jak najbardziej, a najbardziej się wtrącał ten, który po nim nastąpił. Także abstrahując od wszystkiego, z punktu widzenia polityki i reprezentowania, reprezentował państwo i nie wpływał na życie krajowe. Więc nic dziwnego, że to jest tak świętowane. Tu ciekawostek jest więcej. Będę czytał Wikipedię. Wikipedia to jest źródło nieprawdopodobnych informacji. Żeby było śmieszniej, zdarzyła się dziwna rzecz, bo profesor Andrzej Selamachowski został marszałkiem Senatu. To w porządku, przepraszam. Tam wicemarszałkiem, tym drugim chyba został Kozakiewicz, z tego co pamiętam. Także to jest coś pięknego, więc to marsz się udał, marsz się cały czas toczy i przeczytałem bardzo ciekawy komentarz. Jeden komentarz był taki, że w tym czasie marszu nie było widać ani jednego prowodyra i supozycja, prawdopodobnie wszyscy maszerowali. Pamiętamy, poprzednie marsze były jakieś rozruby, jakieś złe zachowania, a tu było wszystko piękne. I myślę, że tak będzie piękne. Jeżeli państwo chcą, będę od czasu do czasu coś mówił.